Ihr habt ihr Beispiel. Nun gebt ein Beispiel. Beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff. Zapraszamy do powtórnego obejrzenia naszego filmu pod tytułem Goryczkowiec przed pole Wadowic, który przypomina okoliczności wybuchu II wojny światowej, a także bitwę o nasze Wadowice w 1945 roku. Witamy Państwa z Goryczkowca, zwanego też dzwonkiem od dzwonu lewetańskiego, zawieszonego w tej kaplicy. Drogi i ścieżki Goryczkowca krują w sobie wiele historii, także z czasów wojny. W styczniu 1945 były tu zacięte walki o Wadowice, w których bitewna wrzawa rozlegała się przez 4 dni. Ostrzał artylerii i broni rakietowej potężnych katiusz budził groza wśród mieszkańców. Schronieni w piwnicach modlili się i wielokrotnie z życiem żegnali się. Także tu, na Goryczkowcu, tym strategicznym wzgórzu przed polu Wadowic, było głośno i lała się krew. A o tym wspomni nam świadek wydarzeń, pan Stefan, który oczekuje nas pod swym domem. Podejdźmy na rozmowę. To pan Stefan. Mieszka sobie tutaj na łonie przyrody, dookoła ma piękne krajobrazy i blisko las. Czy odwiedzają czasem pana jakieś zwierzęta leśne? O tak, odwiedzają. Nawet wczoraj był napad na kury, ale ten piesek nam odgonił. No to jednak spełnia swoje zadanie. A więc jak pojawia się gołębiacz, to sypią się pióra. Panie operatorze, proszę o miejsce na ekranie na list gończy za tym kusownikiem, dla którego ptaki są głównym daniem. Natomiast jego kuzyn Myszołów, ciemnobrązowy na zdjęciu, jest całkiem przyzwoitym ptakiem, bo nie podrywa nam ptaszków, a poluje na gryzonie, więc jest jaszczębiem pożytecznym. Myszołowa można łatwo poznać w locie, kiedy krąży na nieruchomych skrzydłach, wykorzystując wstępujące prądy powietrza. A teraz spytam pana o coś, co zaskoczy niejednego. Kiedy pan ostatnio widział Tatry spod swojego domu? No to gdzieś będzie 2 tygodnie, jak śniegi były te ostatnie tu u nas, to było rano widać, bo było w nocy było wyiskrzone niebo, mróz był tak. I to rano było ładnie widać. Słyszą państwo, jak atrakcyjny jest Goryczkowiec. Mówią tu drzewa, ptaki, a także można zobaczyć Tatry w rejonie lodowego szczytu, które prezentujemy na ekranie na podstawie mojego szkicu. Skoro mowa o Tatrach, to może pan powie, na którym szlaku miał pan największe, najmocniejsze takie wspomnienia wysokogórskie? O, to na Rysach to było. To na Rysach? To jak się szło tą granią, wie pan, to okrakiem, jeden za drugim. To było przeżycie. A ja najwięcej najadłem się strachu na Orlej Perci, kiedy schodziłem po tej drabince 8-metrowej nad przepaścią. No to znam to. Tam. A teraz, panie Stefanie, czeka nas trudne zadanie przedstawienia wydarzeń II wojny światowej, o których nie wolno nam zapomnieć, jeśli chcemy, by jeszcze Polska nie zginęła. Proszę wspomnieć, co się tutaj działo koło pana domu, kiedy się znalazł na linii frontu? No to zaraz w pierwszych dniach Rosjanie wkroczyli, to zrobili egzekucję Własowcowi, który się poddał Rosjanom. To ja widziałem z tego okna, nie tylko ja, bo cała tak. Rodzina. Rozstrzelali go tutaj za kaplicą. No, żołnierze radzieccy wykonali rozkaz, który nakazywał im likwidować Własowców, którzy przeszli na stronę niemiecką. Ale tu zdaje się jeszcze jeden był nieboszczyk. Tu był jak ten ogródek, tu był taki drewniany ogródek i tu był spalony. Dotąd był spalony, tak jak go tylko widziałem od butów dotąd, bo tu i to był spalony żołnierz radziecki. Radziecki, bo ojciec go przykrył słomą, aha, żeby psy nie rozszarpywały, tak, te dzikie tak. Takie. No i ten dom był spalony. Jak się ten dom palił,
to Bieszczyn jego tu spaliło. No, no właśnie. I tu na pamiątkę zrobiłem taki ogródek. Ach, to na pamiątkę właśnie tego poległego, tak, no to no bardzo tego ładnie. I tamtego też. Tak, tak. No a tu było więcej domów spalonych. Tu chyba 8 domów tu było spalonych, tu stodoła i tak. Domy naokoło. I tak to do tego małego zakątka potoczyła się wielka machina wojenna, którą uruchomił wielki polakożerca Adolf Hitler, który zanim zmasakrował Polskę, namawiał ją do sojuszu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Polska jednak odmówiła, dając dowód swego bohaterskiego sprzeciwu, który jednak nie został uszanowany przez Związek Radziecki 17 września 1939. A można zapytać, czy Związek Radziecki i zachodni alianci wygraliby drugą wojnę, gdyby tak Polska dołączyła do tej osi potężnej Rzym, Berlin, Tokio, która była blisko zwycięstwa. Tego nie brano pod uwagę w Moskwie, Jałcie, Poczdamie. Również przemilczano enigmę, ten wielki wkład do zwycięstwa matematyków polskich, dzięki któremu uratowało życie wielu żołnierzy alianckich. A na naszej ziemi wadowickiej żołnierze radzieccy, zanim znaleźli się na Groczkowcu, podjechali do zbywaczówki pod osłoną trzech tanków, z których jeden został uszczelony pancerfaustem w pobliżu domu Kłaputu. A na stoku Iłowca, w odległości kilkuset metrów od Zagadowicza dworku, spadł samolot z czerwoną gwiazdą. Pan widział jego szczątki, tak, tak. To był bombowiec czy myśliwy? Nie, to był kukuruźnik, to był taki płatowiec kukuruźnik. No, to znana sylwetka, tak, tak. W lotnictwie. Ja tam chodziłem do Górnego Gorzenia do szkoły, bo ta nasza szkoła była spalona, do trzeciej klasy chodziłem i myśmy tam poszli tak. Oglądać te szczątki tam. To już Rosjanie już byli pochowani, to ich już nie było, tylko tak. Te KM-y były chyba dwa, no i te szczępy takie wypalone. Ten. Również pod ostrzałem artylerii niemieckiej, która nie żałowała amunicji, padło kilku krasnoarmeńców, którzy przeleżeli w mogiłach przy szosie do czasu ekshumacji. Tak, tak. A komandier szpicy z zespołem Willisem i radiostacją polową kwaterował u Władka Budzkiego, gdzie jego soldaty opiekali nad ogniskiem poćwiartowanego wieprza, by nabrać energii do czekającego ich szturmu. Oddział szturmowy otrzymał rozkaz opanowania Parku Miejskiego w Wadowicach, ale nie tankami, nie ulicami, które były pilnowane, lecz na piechotę, przez dzwonek, przez pola, na hurra, za Stalina. Za chwilę zobaczymy te pola i komendanta Zielonego, do którego podprowadzi nas pan Stefan. Oto zielony kombatant, stuletnia sosna, która podczas walk o Wadowice została wielokrotnie poszczelana, co wpłynęło na jej wygląd. Kto posadził tą sosnę, panie Stefanie? No, to chyba dziadek mój. Chyba. Dziadek. I chwała mu za to, bo otrzymał pan w spadku niezły, zielony parasol, który będzie setki lat tutaj ozdabiał ten ogródek. Dziękujemy panu za współtworzenie naszej relacji frontowej i baczność na gołębiarzy, by nie było ich więcej niż gołębi. Do widzenia i powodzenia na tym pięknym dzwonku, a my ruszamy śladem kombatantów. Dziękuję. Jesteśmy na stoku Groczkowca, skąd widać te pola między Groczkowcem a Parkiem Miejskim,
które dzieliły walczących z poznaku czerwonej gwiazdy i hitlerowskiej swastyki, dziś zabudowane willami ekskluzyw i blokami z wygodami. Ale wtedy, w 1945, nie było tej cementowej zabudowy Matki Ziemi. Świadczy o tym widokówka z czasu okupacji z napisem Wadowic OS na ekranie. A więc nie tak dawno na tych polach rodził się chleb, pszenica, buraki. Biegały zające, kropatwy, ważanty, śpiewały skowronki. A dzisiaj śpiewają tu już inne skowronki, ludzie. Dzięki czemu nie musimy się obawiać spadku przyrostu naturalnego. Na tej dokumentalnej widokówce widać czarne prostokąciki pod ścianą lasu. To znaki czasu okupacji. Były to baraki Baudienstu, czyli służby budowlanej młodych Niemców. I tak w styczniu 1945 po tych to zaśnieżonych wtedy stokach puścili się biegiem krasnoarmejcy w kierunku parku obstawionego Germańcem, pozdrawiając po drodze napotkanych ludzi okrzykiem „Wyjdźcie pier swobodnie!”, co nastąpiło, jak wiemy, dopiero w roku 93. I хорошо, bo mogło nastąpić jeszcze później. A tymczasem zaczajeni w parku miejskim żołnierze okrutnego Adolfa, podniecani do boju hasłem Sieg Heil! Nie dali się zaskoczyć i otworzyli ogień artylerii z parku i z karabinu maszynowego nad potokiem do Bronka. Trafili w żołnierza przed domem Majów i jeszcze w dwóch innych i zatrzymali biegnących ku nim z pepeszami i złością niedawnych sojuszników. Mijają lata, pozostają wspomnienia, więc przypomnieliśmy Państwu fragment bitwy o Wadowice, która toczyła się stosunkowo nie tak dawno, bo co to jest 58 lat dla historii, która, pamiętajmy, lubi się powtarzać. Tą refleksją żegna Jerzy Kozłowski.